Fabian, podejdź do płotek, ja podchodzę. No i podchodzę. Wlazł Wiesiu na płotek i mruga, będzie to bajeczka niedługa. Mrugnę zaraz. A teraz całkiem serio. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony lazurze ochronnej Polski Klimat od V33, którą zresztą wielokrotnie testowaliśmy na naszym kanale. Mówiliśmy, a po co, a na co i dzisiaj też to powiemy, ale clue jest inne. Skupimy się na kolorystyce, bo wiecie jak to jest. Chcecie kupić lazurę, wchodzicie w internet, oglądacie kolory, no ładne. Jedziecie do sklepu, stajecie przed regałem, patrzycie na etykiety, no też ładne kolory, ale trochę inne niż te w internecie. Wracacie, malujecie, jeszcze inaczej to wygląda, oczywiście niezmiennie ładnie. I trzeba na własnej skórze, na własne oczy przekonać się, jak to z tymi kolorami jest. Płotek, 10 szczebelków i 10 kolorów od V33. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Zanim zaczniemy malować, trzeba przygotować powierzchnię do położenia lazury, a więc szlifu, szlifu, tufu, tufu. DJ-owałeś kiedyś? Teraz będziesz DJ-ował. Pierwszy szczebelek maluję białym kremowym i zrobimy taką tonację kolorów. Od najjaśniejszego do najciemniejszego. Będzie fajnie. Następny kolor jest bezbarwny. Zaraz zobaczymy, co to oznacza w praktyce. No i to jest właśnie to, nie? Biały jest biały, tak? Jest biały. Bezbarwny jest bezbarwny, a sosna skandynawska trochę jak bezbarwny. No ale to jest płotek z tej sosny skandynawskiej, co? I chyba dlatego, no. Zaraz zobaczyłem przy następnym kolorze, co się wydarzy. Wiesiu? Słucham. Czas przetestować kolejną sosnę. Była sosna skandynawska, teraz sosna z Oregonu. Sosna oregońska, przetestowana w polskim klimacie. Przy okazji powiemy o najważniejszych właściwościach lazury ochronnej od V33. Polski klimat, wysoka odporność. Pierwsza cecha. UV Protect 45, czyli wysoka odporność na promieniowanie UV. Przepraszam, co to znaczy 45? Działa do 45 razy dłużej, aniżeli lazura bez filtra. Kolejna właściwość Aqua Block, czyli efekt perlenia się wody, kropli wody. Czyli rozumiem, jak woda tutaj poleci, to tak... Tak. Spłynie. Jak pada, no to woda nie wnika w strukturę drewna. Taka hydrofobowość. I trzecia właściwość Flexi Care, elastyczna i odporna powłoka. Drewno nam pracuje, zmieniając swoją objętość, a lazura razem pracuje z drewnem, dzięki czemu nie łuszczy się. Dodatkowo mrozoodporna i producent jak byk pisze nam. Do 10 lat ochrony! Pierwsza warstwa lazury położona na naszym płotku. Zrobiło nam się takie do re mi fa sola si do. 10 kolorów i 10 szczebelków. Dwie praktyczne informacje. Pamiętajcie, że drewno powinno być suche. Takie drewno przecieramy papierem ściernym, odpylamy i lazura ma największą siłę krycia. Nakładamy dwie warstwy, drugą po całkowitym wyschnięciu tej pierwszej. Czas to około 12 godzin schnięcia i pomiędzy tymi warstwami warto jeszcze zmatowić powierzchnię papierem ściernym, wtedy lazura idealnie się przykleja. A jak kupicie sobie gotowy taki płotek w sklepie, to pamiętajcie o jednej rzeczy, że producent już go zaimpregnował wcześniej, czyli musicie poświęcić więcej czasu, żeby to po prostu wyczyścić ładnie, jak się pomaluje, żeby wyciągnąć strukturę drewna. Tak jest. Który kolor Ci się teraz najbardziej podoba? Już, proszę Pana, ja już miałem wybrany, ten jest moim faworytem. Okej. Okay. Szósty. Tutaj tak naprawdę na planie zdjęciowym każdy wskazuje inny kolor i to jest właśnie piękno, bo każdy ma inny gust, ale czekamy. Wyschnie nam pierwsza warstwa, nałożymy drugą i wtedy będziemy oceniać. Płotek mamy już odmalowany dwiema warstwami i możemy pochwalić się efektami naszej pracy. I to
troszkę się policytujemy. Wiesławie, który kolor Tobie najbardziej się podoba? Oczywiście od samego początku to jest właśnie ten styl retro, złocisty dom. Okej, ja stawiam na palisander, który przywodzi mi na myśl skarby zakopane gdzieś na dnie oceanu. A Wam, który kolor najbardziej się podoba? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a my ten ekspozytor chyba wyślemy do jakiegoś sklepu Mrówka. Damy tutaj tabliczki z oznaczeniem koloru i wtedy będziecie wiedzieli, co jest 5, a oczywiście lazurę od V33 też dostaniecie w Mrówce. A co? Na browarka? Nie, do roboty.